magazyn reporterów Radia Z. Mają dopiero po 12 lat, ale właśnie spełniło się ich największe do tej pory marzenie. Wygrali turniej piłki nożnej Dijkman w Polsce, a w nagrodę pojechali na mecz Ligi Mistrzów do Anglii. Razem z reporterem Radia Z zwiedzili stadion Manchesteru i spotkali się ze swoim idolem Tomkiem Puszczakiem. Byli w szatni najlepszych na świecie zawodników. Czy trzeba większej motywacji dla młodych ludzi, żeby grać w piłkę? Krzysztof Bąkacz z bliska, jak rosną młode talenty. Brawo Polacy! Nie ma chyba nastolatka, który choć przez chwilę nie marzyłby o prawdziwej piłkarskiej przygodzie. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Może najpierw będę podpisywał za Pan napisał dla Wiktora. Tomasz Kuszczak gra w Manchester United. Zaprosił więc młodych piłkarzy do siebie. Piłkę kopać, chcesz kopać na trawę świeżo. Zaczynacie dopiero, jeszcze długa, długa droga przed wami. Miejmy nadzieję, że któryś z was będzie miał okazję grać w przyszłości w takim razie klubie Manchester United. Taki jak on, ponieważ na pewno jest rozpoznawany wśród ludzi, no jest po prostu lubiany. Bo ma kontakt z najlepszymi piłkarzami i znany na świecie. Występuje w telewizji. Też bym chciał coś. No normalny facet. Fajna sprawa, dużo przeżyć, świetne wyjazdy, treningi z świetnymi piłkarzami, mecze przy pełnych stadionach. Jest to klub, w którym na pewno każdy chciałby grać do końca kariery. Chciałbym choćby grać tak długo jak Real Madrid, czy Gary Neville, czy Paul Scholes. Trzymajmy się razem, wejdziemy teraz do szatni. Będą tam koszulki zawodników. Ja. O, nawet jest trudne, więc chyba autentyczne. Ja. Nie jest tam. Emocji trochę jest. Bardzo mi się tu podoba. A biura, haj, to jest szczęście, że my weszliśmy do tej szatni. Oni je wypadają, nie dotykamy jeszcze. Też kiedyś zaczynałem. Myślę, że każdy z tych chłopców ma potencjalnie szansę na to, żeby w przyszłości być wielkim piłkarzem. Do środka wchodzi Olaf razem z Kubą, a na prawą wejdzie Damian. Czemek, Czemek! Czemek, zagrasz na lewej pomocy, dobra? Zagrać mecz z Anglikami z Manchesteru to zaszczyt i wyróżnienie, zwłaszcza jak ma się zaledwie 12 lat. Wtedy na ostatnim meczu zaangażowanie, nie odpuszczać, nie znamy tej drużyny, nie wiemy co ona gra. Trawa trochę mokra, także jedziemy na piłkę blisko siebie. Ronaldo! Ej, w jednej linii! Wyjdź w jednej linii! Każdy z nas ma swoje hobby i waszym jest piłka. Można lubić w nim grać, to jest fantastyczna rzecz. Ale w szkołach jest o tym musimy mówić. Jak będą wyniki w szkole, będzie i piłka. Bardzo dziękujemy panu za spotkanie z nami. I życzymy dużo sukcesów w dalszej karierze. Dziękuję. Nie mogę uwierzyć, że jestem na takim stadionie i że mogę widzieć na meczu takich sławnych zawodników. Murawy była śliska, nie byli przyzwyczajeni do takiej gry, no i efekty było widać. Słychać za to, że zadatki na prawdziwych piłkarzy już są. Byliśmy lepszą drużyną, ale no zabrakło skuteczności, no i troszeczkę szczęścia. Dziś w magazynie z bliska to wszystko. Za tydzień zapraszam na kolejne historie zebrane przez reporterów Radia Z.